Daniel Olbrychski krytykuje syna w wywiadzie. Mówi, czego zabrakło Rafałowi. Daniel Olbrychski skrytykował w najnowszym wywiadzie swojego syna. 52-letni dziś Rafał Olbrychski również został aktorem, próbował też sił w muzyce, jednak nie odniósł takiego wielkiego sukcesu jak sławny ojciec. Daniel Olbrychski wie, co o tym zadecydowało i nie omieszkał powiedzieć o tym wszystkim. Wcześniej wywołał zamieszanie niefortunnym wywiadem o Maryli Rodowicz. Daniel Olbrychski szczerzy o karierze syna. Rafał Olbrychski nie odniósł aż takich sukcesów, jak sławny ojciec. Daniel Olbrychski to jeden z najsławniejszych i najlepszych polskich aktorów. Ma jednak talent do skandali i gaf. Swojego czasu szalał z Szablą w Zachęcie, demolując wystawę dzieł sztuki. Niedawno z kolei udzielił wywiadu, w którym w dość niefortunny sposób wspominał swoją niegdysiejszą partnerkę i wielką miłość, Marylę Rodowicz. Kiedy ją widzę, myślę o niej, fajna piosenkarka, wspaniała, podziwiam ją, ale tak ją skutecznie odciąłem, że mgliście pamiętam, że mnie z nią coś łączyło, stwierdził szczerze Daniel Olbrychski w wywiadzie dla Co za tydzień. Się z charakteru, czyli wielką pewność siebie i wielką pokorę. Aktor. Jeśli zostanie obsadzony w roli Hamleta, musi uważać, że jest najlepszy, bo inaczej nie ma prawa powiedzieć być albo nie być. I połączenie się tych dwóch niby wykluczających się elementów, daje szansę, że dojdzie się na szczyt, powiedział Daniel Olbrychski.